Tak wyglądają tenisowe newsy w sportowym skrócie. Warto je teraz rozwinąć, zwłaszcza te informacje, które szczególnie nas niepokoją, czyli dotyczące zdrowia Igi Świątek. W cyklu Prosto z kortu Agata Bachanek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agata, czy ten uraz Igi Świątek rozwiąże kilka dni wolnego? Bo być może ona tego po prostu potrzebuje. Tak, tak, tak. Zaraz zerkniemy jeszcze raz na to oświadczenie. Tak dokładnie, taki kącik prosto z przychodni, można powiedzieć, na początek dzisiaj. Natomiast, drodzy Państwo, faktycznie Iga nie wystąpi w Miami. Natomiast nie ma się czym aż tak bardzo stresować, bo ta kontuzja nie jest wcale. Wygrała go Aryna Sabalenka, czyli druga tenisistka na świecie, ta, która depcze Idze Świątek trochę po piętach, bo faktycznie tych punktów w tym sezonie ma mnóstwo. To na szczęście jeszcze będzie miała Iga przewagę 1235 punktów, także jeszcze nie ma się czym stresować, tym bardziej, że tego grania jeszcze będzie naprawdę, naprawdę dużo. Wiem, że wielu kibiców czeka już, żeby Igę zobaczyć w nowej odzieży, bo przypomnę, że podpisała umowę z firmą, z którą też związany jest Roger Federer. Natomiast jeszcze musimy, drodzy Państwo, na to po prostu chwilę poczekać. Ale jak sama Iga napisała, nie jest to nic niepokojącego, co ją wykluczyłoby na przykład na pułapie, taki jaki miała w Australian Open. Czyli Magda Linet wśród singlistek. Wśród singlistów mamy Huberta Hurkacza. Jemu się Miami dobrze kojarzy. Bardzo dobrze. 2 lata temu wygrał ten turniej. W zeszłym roku nie poszło mu aż tak dobrze, ale on faktycznie, sam Hubert, ma dziką kartę lub też z Australijczykiem Tanasisem Kokinakisem. Także wydaje się, że ten pierwszy mecz, bo druga runda, powinien być tylko rozgrzewką. Natomiast tytuł tam broni Carlos Alcaraz, czyli pierwszy zawodnik na świecie. Dziękuję bardzo, Agata Bachanek. Bardzo dziękuję. Teraz mecz na szczycie 20. kolejki spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych i prognozowane zwycięstwo Industrii Kielce nad Azotami Puławy.